Jest takie miasto, z którym związane są tysiące opowieści i wspomnień jego mieszkańców. Miasto, w którym pisane są właśnie nowe historie. Twoje, moje i naszych sąsiadów. Moje miasto, mój Grodzisk. To moje miasto, Grodzisk, które w drugiej połowie XIX wieku stało się sztetlem z własnym cmentarzem, mykwą, czyli łaźnią, domem rabina i talmudową szkołą dla chłopców, której uczył mój tatę, jako że był mełamedem, czyli nauczycielem. Mamy zawsze mówiła: Jerachmielu, bądź dumny i dziękuj Panu, bo mieszkasz w miejscu wyjątkowym, który na swój dom wybrał Rebbe Elimelech Shapiro. I byłem jeszcze jak. Elimelech był rabinem i cadykiem, mężem świątobliwym, potomkiem wielkich mędrców i widzących, pośrednikiem między Żydami a Bogiem, przywódcą, cudotwórcą, do którego przychodziło się po radę i błogosławieństwo. Naszymi sąsiadami byli kucińscy. Przyjaźniłem się z ich synem Waldkiem. Nasze rodziny zawsze sobie pomagały. Kiedy w szabas mamę nie mogło rozpalić ognia i zagrzać mleka dla mojej siostrzyczki Esterki, pukałem w szybę do kucińskich i już mleko było ciepłe. Gdy zaś mamie Waldka zabarakło chleba w ich świętą niedzielę, zawsze bochenek dla nich się znalazł. Lata I wojny światowej były pełne zniszczeń i bombardowań, bo przesuwały się tędy fronty. W 1914 roku z miasta wycofali się Niemcy i weszli Rosjanie. Zaczęły się rabunki, gwałty, żołdactwa, do których przyłączały się elementy przestępcze z miasta. Rabowano sklepy, składy, magazyny, mieszkania prywatne. Wiele budynków zostało zniszczonych, a szczególnie pastwiono się nad Żydami. W 1915 roku władze rosyjskie dwukrotnie przeprowadziły deportację ludności żydowskiej. Nasz cmentarz ograbiono i zbezczeszczono. Po zakończeniu wojny w 1918 roku nasza żydowska społeczność stanowiła zaledwie 20% mieszkańców. Dzięki wsparciu braci, którzy wyemigrowali z Grodziska do Nowego Jorku, naprawiliśmy zniszczony cmentarz. Mimo że nasza społeczność bardzo zmalała, wciąż angażowaliśmy się aktywnie w życie publiczne naszego miasta. Wszyscy byliśmy przecież grodziszczanami. W synagodze na jednej okiennicy namalowany był orzeł biały. Pod zaborami wielu naszych ojców i braci zgłaszało się do powstań walczyć o niepodległość Polski. Teraz, w święto narodowe, uczestniczyliśmy w nabożeństwie. My w synagodze, kucińscy w kościele. I wspólnie składaliśmy kwiaty i śpiewaliśmy pieśni patriotyczne na Placu Wolności. W 1928 roku miasto zmieniło nazwę na Grodzisk Mazowiecki, a z Warszawą połączyła nas świeżo wybudowana elektryczna kolej dojazdowa. W okresie międzywojennym Grodzisk rozwijał się dynamicznie jak nigdy dotąd. Powstała elektrownia miejska, nowe budynki, nowoczesne szkoły. Rozwijały się fabryki, odbudowano zniszczony podczas I wojny dworzec kolejowy. Niestety, w 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Nad Polską i Grodziskiem znów zgromadziły się czarne chmury.